okazało, prac, bo i tutaj badania urzędu, okazało się, że na umowie zlecenia w Urzędzie Miejskim i Rodzinie jest zatrudniony jako koordynator projektu, nazwijmy to, dziesięciowego, czyli projektu, który jest realizowany przez spółkę ZGO, jest zatrudniony były wiceburmistrz pan Witold Gibasiewicz. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym rozwiązałem tą umowę, jako że nie widzę podstaw, a poza tym z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie widzę podstaw, aby to ktoś pobierał wynagrodzenie, w którym w tej umowie nawet nie ma określonego jego zakresu obowiązku. Sytuacja dla mnie niezrozumiała, bo urzędnicy tutaj, do którego wydziału powinien być przypisany taki koordynator, za takiej umowie nie wiedzieli, dowiedzieli się. Do którego zlecenia? Czy ten pan wykonywał de facto jakąś pracę? Czy państwo to sprawdzili? To znaczy, ja mogę się podzielić z państwem tylko informacją, bo dowiedziałem się dość przypadkowo, kiedy w zeszłym tygodniu, chyba, z tego co dobrze kojarzę, ale tutaj mogę się co do dnia mylić, pojawił się u mnie pan Witold Gibasiewicz z pytaniem, czy widzę możliwość dalszej współpracy. Był to sygnał, żeby jeszcze raz spytać się urzędników, czy są jeszcze jakieś dokumenty w urzędzie, o których ja nie wiem. Okazało się, że taki dokument się pojawił.